W 1940 roku rozpoczęto najważniejszy etap sowietyzacji Kresów Wschodnich, polegający na masowych deportacjach obywateli polskich do Kazachstanu lub na Syberię. 10 lutego 1940 roku władze sowieckie przeprowadziły pierwszą z czterech masowych deportacji do północnych obwodów ZSRR. Kolejne deportacje przeprowadzono w kwietniu i latem 1940 roku, a ostatnią w maju i czerwcu 1941 roku. Zesłańców czekała niewolnicza praca, nędza, choroby i głód. Niezależnie od deportacji masowych, wywożono pojedyncze osoby i grupy. Zesłano ich od 700 tysięcy do miliona. Celem deportacji była eksterminacja elit oraz ogółu świadomej narodowo-polskiej ludności i dostarczenie siły roboczej totalitarnemu sowieckiemu imperium.